Rowerowy piknik rodzinny organizowany w ramach Tygodnia z Powiatem Bolesławieckim co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku z zaproszenia powiatu skierowanego do wszystkich chętnych skorzystało 150 osób, od kilku do kilkudziesięciolatków. Bardzo jest to fajna impreza zorganizowana przez powiat bolesławiecki i pierwszy raz będziemy na tej imprezie. Namówili nas znajomi. No jest piękna pogoda. Z chęcią spędzimy czas na wolnym powietrzu, tym bardziej z dzieckiem. Fajnie, aktywnie spędzona niedziela. No i coś innego. Z grupą pojechać sobie. Już rozgrzewka była. 13 km przed rajdem. Kiedy? Wczoraj? Dzisiaj. Przyjechałyśmy na rowerach. 13. Tak. Czyli skąd? Z Iwin. Co będziesz robiła, powiedz? Na wycieczkę jechała rowerem. Z kim pojedziesz? Z tatą. Z mamą jedziecie, tak? Kto jest lepszy, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, ty czy mama? Ja. Na rowerowym pikniku rodzinnym nie zabrakło członków grupy Aktywny Bolesławiec. Jeździmy rowerami, chodzimy pieszo, uczestniczymy w rajdach, jeździmy w góry, no uczestniczymy w bardzo wielu imprezach. No ja jak sam raz to jeszcze dodatkowo morsuję i pływam, no a tu z koleżankami to chodzimy i po nizinach, i po górach. Były pozytywne głosy z poprzednich lat, także myśmy się jeszcze, tam są koleżanki ode mnie z pracy, także żeśmy się tak skrzyknęły i zapisały wszystkie. Zbiórka była pod siedzibą starostwa przy Armii Krajowej, a potem przejazd w asekuracji ulicami miasta, następnie drogami leśnymi do Rancza w Dobrej. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj startuję. Znowu? To znaczy, który raz jedziesz? Drugi. A jak było poprzednio? Dobrze, nie było aż tak źle. Dojechałaś do końca? Tak. Dzisiaj też dojedziesz? Tak. A co tam na końcu, czekają jakieś fajne atrakcje? No, będzie na pewno jedzenie, no trampoliny i będzie można chyba karmić owieczki. Ze sobą trzeba było zabrać jedynie kask i dobry humor.